Koniec roku to czas szczególny, czas podsumowań, czas refleksji nad tym, co udało nam się zrealizować w minionym roku. I również jesteśmy w tym okresie, kiedy rok zbliża się ku końcowi, a my podsumowujemy to, co udało nam się zrealizować. Dlatego chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za wszelaką współpracę, która towarzyszyła nam w tym roku, który już się prawie kończy. Za wszelką serdeczność w kierunku gminy Jasienica, wszystkich organów, jak również administracji, z którą współpracujemy, szczebla rządowego, samorządowego, województwa śląskiego, powiatów bielskiego, cieszyńskiego, jak również wszystkich mieszkańców, którzy z jednej strony tworzą naszą społeczność gminy Jasienica, a z drugiej strony bardzo serdecznie dziękuję gościom, którzy odwiedzili nasz region, naszą gminę. Kiedy zasiadamy do wspólnej wieczerzy, na pewno każdy z nas od rana ma tą refleksję i w zależności od tego, ile lat mamy, ile tych Bożych Narodzeń dane nam było przeżyć, tyle mamy doświadczenia. I są lata, kiedy radujemy się z przyjścia kogoś następnego w naszej rodzinie na ten świat, ale również są takie chwile, kiedy patrzymy, że osoby, które z nami siedziały przez lata przy tym stole, już ich nie ma. Dlatego to puste miejsce przy stole dla przybysza, dla osoby, która może zawędruje do naszego stołu. I myślę, że ta tradycja jest jakże głęboka, nie tylko w treści, ale również w naszym życiu wewnętrznym. Dlatego z jednej strony dziękuję Państwu za ten rok miniony, za te wszystkie przeżycia, osiągnięcia, ale z drugiej strony chcę Państwu też życzyć, aby nasze serca były tak gorące, aby nowo narodzony Chrystus był w stanie ogrzać się naszą miłością. I abyśmy zawsze czekali z tym jednym pustym miejscem na kogoś, komu możemy pomóc, komu możemy dać to nasze serce i podzielić się naszym ciepłem. Wszystkiego dobrego Państwu życzę na czas świąt, ale również wszystkiego co najlepsze na nowy rok, aby wszystkie te problemy, które nas czasem nurtują, zostały w starym roku, a wszystko to, co nas cieszy i raduje, aby było jeszcze większe i pozostało z nami w roku następnym. Wszelkiego dobra, niech się Państwu szczęści i darzy w nowym roku.